właśnie o to również Arek wziął jedynkę, także już teraz w hotelu śpi sam na razie. No zobaczymy. Zobaczymy, to też taka fajny okres, bo jakoś tak charakterem spasowaliśmy do siebie i przez tyle lat i na boisku i poza nim staraliśmy się uzupełniać i spotykać również nasze rodziny, także to też jakaś fajna przyjaźń i cieszę się, że Arek jest kapitanem tej drużyny i będzie jeszcze ten wózek ciągnąć 3-4 lata. No tak jak zawsze, no, maluje się zawsze tak niekorzystnie, a potem się jakoś w miarę wszystko układa. Ostatnie mecze pokazały, że większość młodych graczy już potrafi i robi to, bierze ciężar gry na siebie. To jest bardzo fajnie. Dobrze by było, żeby takie głosy nie dochodziły, choć nie wiem, u źródła nie pytałem jeszcze, że Radek chyba też zostanie, Sobolewski. To by było dobre. Oczywiście jakby Paweł został, to również, bo jest liderem tej drużyny. Młodzież nie boi się odpowiedzialności, bierze ją na siebie, to dobrze. Troszeczkę pewnie Wisła będzie musiała poszukać również obrońców, bo nie wiem, czy plotki, czy nie, czy Marcelo zostanie, czy odejdzie. Przed tą rundą było tak, że chyba ta defensywa była takim najlepszym punktem, może nie najlepszym, ale najbardziej stabilnym punktem, a teraz troszeczkę się tutaj może pozmieniać. No i odszedł Kleber, trzeba będzie tutaj pewnie przed, jeżeli dojdzie do skutku ta walka o Ligę Mistrzów, trzeba będzie się na tych pozycjach wzmocnić. No jako kibica chyba najbardziej na razie, bo pewnie nieraz odwiedzę stadion Wisły. Zobaczymy co będzie ze mną i jak długo będę w stanie pograć jeszcze w piłkę, bo wiadomo, teraz też się wydawało, że jestem niezniszczalny, a tu jedno tąpnięcie i nagle to spojrzenie się troszeczkę zmienia. Zobaczymy jak zdrowie, przede wszystkim jaka będzie moja forma, bo będę stawiał wysoką poprzeczkę. Jeżeli coś będzie z moim poziomem gry nie tak, to po prostu zakończę po tych 2 latach. Jeżeli będzie jeszcze moja poprzeczka wysoko i będę do niej doskakiwał, także zobaczymy, może gdzieś czegoś jeszcze poszukam. A co do Wisły, no wiem, że tu się trudno pracuje i ciężko, jeszcze szczególnie na niektórych stanowiskach, dlatego choćby była taka propozycja, to na pewno bym się bardzo długo zastanawiał. No myślę, że coraz lepiej. Codziennie jest jakaś poprawa, dla mnie to jest najważniejsze. Noce już przesypiam, bo na początku z tym było ciężko. Gorączka z kolana troszeczkę schodzi. Jestem w domu z rodziną, to pomaga. No i już zacząłem pracować, nawet od dzisiaj zacznę 2 razy dziennie. To jest nowa sprawa w Polsce, leczenie tą metodą, którą ja miałem i takie prognozy są, to 2-3 miesiące już można w pełni wrócić do treningów. Wiadomo, to zależy od organizmu i człowieka, który to w sobie ma. No ale myślę, że właśnie taki okres i będę już mógł zacząć normalnie walczyć o swoje. No na razie jestem w Krakowie. Mam to umożliwione, że mogę pracować właśnie u Filipa, gdzie on współpracuje z Wisłą i jest to dobry fachowiec. Mój nowy klub z Grecji bardzo naciska na to, żebym przyjechał i tą drugą część rehabilitacji, już tą mocniejszą, przeprowadził tam. Zobaczymy jeszcze, kiedy się tam wybiorę. No jak wszystko dobrze pójdzie, to w lipcu już wyjdę normalnie na boisko i będę mógł uczestniczyć w zajęciach z piłką. No finansowo ok, oczywiście nie są to jakieś góry złota, bo ciężko teraz o takie kontrakty, ale byli najbardziej zdeterminowani i najbardziej zabiegali o to i dążyli do tego. W ogóle byłem prześwietlony cały, tak jak chyba oferta teraz w jednej sieci komórkowej, dokładnie w tym klubie. Jedna runda się skończyła, gdzie zimą też już próbowano mnie tam
przetransportować. Nie udało się, ale zaraz od przyszłych miesięcy, w nowym roku, ponowili starania. Bardzo to było fajne. Rozmawiałem z właścicielem tego klubu. On widać jest człowiekiem bardzo ambitnym i bardzo poukładanym, także chce stworzyć coś fajnego. Szukał zawodników z takim doświadczeniem jak ja. Bardzo mi się to spodobało i po prostu zdecydowałem się, bo tak jak powiedziałem kiedyś na początku roku, że nie będę czekał do ostatniego dnia, bo chcę swoją sytuację wyjaśnić jak najszybciej. No i zrobiłem to dosyć szybko, choć tam wiadomo, z szacunku czekałem tam na jeszcze jakieś rozmowy z Wisłą, ale do nich nie doszło i sprawa się zaktualizowała i tyle. Przyjęli to po piłkarsku, można powiedzieć, i ze zrozumieniem, bo zaraz w drodze z Gliwic tutaj do Krakowa miałem telefon z Grecji. Rozmawiałem tam z ludźmi i współczuli mi, powiedzieli, że takie rzeczy się zdarzają, że mam się niczym nie przejmować, wyleczyć się jak najszybciej. Oni tam ze mnie nie zrezygnują i czekają na mnie i jeżeli tylko będzie trzeba, mi pomogą. Tak zresztą było, bo i wysłannik z Grecji był nawet przy mojej operacji, choć zaprzyjaźniony lekarz mi mówił, że blado wyglądał, ale stał twardo, bo chyba miał taki nakaz i później jeszcze ze mną rozmawiał, także to naprawdę z tego greckiego klubu to było coś dla mnie nowego w zasadzie i bardzo fajnego, bo codziennie mam telefon z zapytaniem o moje postępy i o moje zdrowie. No z tym troszeczkę będzie problem, ale tak, zamierzamy wyjechać razem, będzie to ciut później. Żona z dzieckiem dołączy do mnie dopiero gdzieś koło września pewnie, ale na pewno chcemy pojechać razem, bo ciężko by mi było bez mojej familii. W Atenach mam kilku polskich piłkarzy, już z nimi rozmawiałem, są już, oferują się z pomocą. No z Guciem jestem w kontakcie, Krzysiek bardzo mi pomógł też tam już na miejscu, także można powiedzieć omal z Chorzowa. Zachował się bardzo fajnie, to jest naprawdę super człowiek i takim pozostaje cały czas. Nie, żal gdzieś odpłynął już dosyć dawno, żalu nie mam raczej. Wydaje mi się, że jestem przygotowany na te ostatnie dni, na ten ostatni mecz, a chyba tak do końca nie jest. Na pewno będę mocno wzruszony, już jestem, boję się tego, że mogę zawołać jak baba, no ale przepraszam tu, panie. Mam nadzieję, że to wytrzymam, a żal tam kiedyś był, gdzieś sobie myślałem, dobrze, tyle zrobiłem dla klubu, mogłoby tam prezes zejść trochę z tych pieniążków i puścić mnie już wcześniej, ale no tak nie było. Grałem profesjonalnie do końca, przypłaciłem to zdrowiem, no ale już taki mam charakter i nie żałuję tego.